Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Chciałem pokazać nowy feature, który doszedł w Blenderze w wersji 2.76. To znaczy tutaj widać, że to jest wersja 2.75 jeszcze, ale korzystam z buildów deweloperskich. Ten Blender został skompilowany dosłownie wczoraj. Jest to nowy dodatek, który będzie w kolejnej wersji z kolejnym numerkiem. A więc chodzi o pasek w edytorze sekwencji wideo, który wreszcie dodaje tekst. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Przełączę się teraz do edytora sekwencji wideo. Wygląda on u mnie tak. Dodałem już jeden pasek z filmem. Ten film wygląda mniej więcej w taki sposób, więc jest dosyć fajny. I teraz, gdybyśmy chcieli dodać tutaj jakiś podpis pod tym obrazkiem, to do tej pory nie było żadnego sposobu na to. Trzeba było wracać do widoku 3D i renderować bezpośrednio wstawiony do niego tekst, co trwało nieraz długo i było bardzo uciążliwe. Zamiast tego mamy teraz możliwość dodania nowego efektu. Wystarczy tylko, że wcisnę Shift A i wybiorę sobie z efektów po prostu tekst. Jest to pasek, który ma kolor jaskrawo zielony i ten pasek, jeżeli pozwijam panele, które doszły tutaj z moich wtyczek, czy też wtyczek dodanych przeze mnie, to będę miał konfigurację takiego paska, więc mogę go rozciągnąć na przykład do klatki, powiedzmy sobie, setnej. I teraz, jak zdefiniować tekst? Proszę zobaczyć, że ten tekst już się tutaj pojawił. Tutaj jest jego treść. To jest właśnie efekt działania tego paska. Jeżeli go ukryję przez H, tego tekstu nie będzie, więc to jest dokładnie ten. Teraz Alt H, aby odkryć. Ustawienia tego paska są bardzo proste. Mamy tutaj efekt strip w panelu i ustawienia, które możemy tutaj zmienić, to jest przede wszystkim treść tego tekstu. Możemy tutaj napisać na przykład foton albo plazma. Cokolwiek. I teraz, jak widać, ten tekst od razu się zmienia w widoku 3D. Nie trzeba kombinować, jeszcze nie w widoku 3D, tylko w podglądzie tego wideo naszego. Możemy także zmienić rozmiar tego tekstu i możemy zmienić jego umieszczenie. Na razie ten tekst jest umieszczony w środku, znaczy jest centrowany względem swojego własnego środka, ale można przesunąć jego położenie i ten location, tutaj ten suwak pierwszy, to jest położenie środka tekstu. Jeżeli tekst miałby na przykład być wyrównany do lewej, to w tym momencie to położenie określa lewy bok tekstu, czyli to miejsce dokładnie. W związku z tym mogę przesunąć się do samego brzegu i ten tekst już dalej nie będzie chciał wyjść poza obszar. Zresztą zauważcie, że location tutaj może zmieniać się tylko od 0 do 1, w związku z tym zależnie od wyrównania tekstu, część tego tekstu może wystawać, albo może wystawać druga część tego tekstu, zależnie od tego, gdzie go ustawię. A więc zostawmy na razie center i mogę ten tekst ustawić sobie gdzieś tutaj i jest gotowy. Inna opcja, którą tutaj można jeszcze zastosować, to jest przesuwanie tekstu w pionie. Jeżeli będę chciał, mogę także dodać do tego tekstu cień. Ten cień jest dosyć biedny, no ale w ostateczności może też wystarczyć, jak nie mamy nic lepszego. Można oczywiście taki pasek wykorzystać do zrobienia własnego cienia i dodać go już za pomocą miksowania i umnożenia i odpowiednich operacji tutaj w edytorze sekwencji wideo. Natomiast możemy także zrobić inną rzecz. Takie paski mogą być dodane przez nas do filmu wielokrotnie. Na przykład tutaj jest plazma, a ten pasek będzie miał treść Blender Rules, powiedzmy sobie. I teraz przewijając nasz film, będziemy widzieli, że w tym miejscu jest plazma napisane, a tutaj, gdy jest następny pasek, mamy już napisane Blender Rules. Teraz widać, że trzeba go troszeczkę pomniejszyć. Mogę go także przesunąć. I to tworzy mi pewną serię napisów, które wstawiam do swojego filmu. Kolejny napis mogłoby być tutaj na przykład. Można więcej. Proszę zobaczyć, że są również widoczne polskie znaki, więc bez żadnego problemu możemy tutaj wpisywać własne polskie teksty. Ten tekst możemy ustawić sobie po tej stronie, możemy go jeszcze bardziej pomniejszyć. No i generalnie rzecz biorąc, tego typu film ma już zrobione podpisy. Jest to super szybkie, super wydajne. Są także pewne ograniczenia. Tutaj na przykład nie możemy spokojnie jakoś ukryć tego tekstu poza obszarem i później go wsunąć, ale możemy go już skalować, można go pozycjonować. My możemy również zmienić fontu, czy też czcionki, którym ten tekst jest pisany. Miejmy nadzieję, że to w przyszłości zostanie dodane. Natomiast pokażę jeszcze, jak można zmienić kolor takiego tekstu. Otóż teraz on jest oczywiście biały i nie ma tutaj żadnej kontroli nad tym kolorem, ale gdybyśmy chcieli zmienić ten kolor na przykład na żółty albo na zielony, to możemy dodać jeszcze jeden specjalny pasek o nazwie kolor. Ten pasek musielibyśmy ustawić jakoś tak w tym miejscu. Należałoby także zadbać, aby miały te paski odpowiedni początek i koniec, także ustawię je równo. I teraz jest to kolor czarny. Natomiast jeżeli ten kolor zmienię na przykład na kolor
jakiś powiedzmy sobie ładny niebieski, to w tym momencie mogę te dwa paski przez siebie przemnożyć przez multiply i to powoduje, że mój tekst staje się całkowicie niebieski. Te dwa mogę teraz ukryć, a całość mogę zgrupować za pomocą Ctrl-G i mam teraz jeden pasek, tak zwany metastrip, który powinien być wrzucony na mój obraz nie za pomocą replace'a, ponieważ go zastąpi, ale za pomocą operacji na przykład overdrop. No i teraz mam kolorowe napisy. Tak to wygląda. To, co jeszcze można zrobić, to wyeksportować wszystkie te napisy w formie plików, które są używane przez programy odtwarzające filmy do wstawiania napisów do nich. Jeżeli kliknę na przykład w tego typu napis i wcisnę guzik Export Subtitles, w tym momencie one są eksportowane w formacie SRT. Jest to format, który jest zgodny z odtwarzaczami wideo i w ten sposób możemy na przykład dodawać podpisy do różnego rodzaju filmów, wstawiać własne tłumaczenie czy coś. Zapiszę. Otworzymy sobie teraz ten pliczek i zobaczymy, jak on wygląda. Taki format dostajemy. Jest to domyślny format obsługiwany przez wiele playerów. A więc w tym momencie możemy w Blenderze zrobić własne podpisy do filmu. A co więcej, możemy ten film przerenderować z takimi napisami, także nie tylko będą w osobnym pliku wyeksportowane tak jak teraz, ale będą po prostu w film wklejone na stałe. O, i to chciałem właśnie pokazać. Nowy feature, świetna sprawa. Dziękuję i do zobaczenia.